Jeśli siadasz przy tym stole, zwłaszcza, że światło nie najlepsze, a partnerzy w każdym razie przypadkowi. Opraw pludry, nim usiądziesz i pod boki się podeprzyj, bo pewności siebie brak nowicjuszowi. Kart nie sprawdzaj znakowane, ale nie daj znać, że wiesz to, bo obrażą się i wstaną od stolika. Przegrasz tak czy owak, chyba że oszukasz, ale zresztą nie po kartach się poznaje przeciwnika. Gramy patrząc sobie w oczy, ręce muszą chodzić same i pod stołem decydować o rozgrywce. Nie drgnij, kiedy król, którego w ręku masz twą, weźmie damę. Szuler ten, kto pierwszy nazwie się szczęśliwcem. Nie ciesz się, gdy go odkryjesz, zwykle bywa trzech lub czterech. Siadłeś po to tu, by zagrać uczciwego. Swoje zapasowe asy trzymaj długo blisko nerek, póki nie zostanie ci już nic innego. Wtedy dołącz je do talii, tak by nikt nie spostrzegł sprawcy, a gdy już się wyda, że jest kart za dużo, wstań od stołu z oburzeniem, walnij pięścią, ha, subrawcy, a więc temu to rozrywki wasze służą. Unieważniam wszystkie partie, pieczętuję stół i pulę, albo wzywam straż i skandal i rozruba. Łotry znikną, gdy usiądziesz, przetasujesz talię czule i zaprosisz kogo chcesz, by go oskubać.